1944 roku ukończyłem w maju 7 lat. Mieszkałem i urodziłem się w domach tak zwanych Wawelberga przy ulicy Górczewskiej 15, mieszkania 24. Tam mieszkałem z rodzicami, natomiast również na tej klatce mieszkała moja babcia od strony mamy z dziadkiem i ciocia, siostra mojej mamy, która była podobno szefem zgrupowania sanitarnego w którymś z batalionów powstańczych. Powstanie dla mnie zaczęło się 2 dni wcześniej, ponieważ bardzo dużo medykamentów zostało zgromadzonych w naszym mieszkaniu i w mieszkaniu babci. Także ja już wiedziałem, że coś się po prostu zaczyna dziać. No oczywiście tuż przed samym wybuchem, czyli 5, panowie te wszystkie medykamenty zabrali. Natomiast ja razem z mamą zostałem w domu, bo tata też poszedł do powstania. Nie wiem, gdzie tam w ogóle, w którym miejscu się znajdował. Tak to wszystko się, strzelanina, to wszystko, żeśmy w jakiś sposób przeżyli do 5 sierpnia. 5 sierpnia, nie pamiętam, która to mogła być godzina, ale to już było tak chyba w południe, po południu, weszli na teren naszej posesji Niemcy z tego zgrupowania Rona, to byli przeważnie Ukraińcy, pochodzenia ukraińskiego. Kazali wychodzić wszystkim z domu. Najpierw nie chcieliśmy wyjść, ale w końcu wyszliśmy. Ustawili nas w szereg, pognali nas na ulicę Działdowską, postawili nas pod mur, ustawili karabiny, myśleliśmy, że będziemy rozstrzelani. Ale w końcu chyba przez posesję 12 albo 10 na ulicy Działdowskiej przeszliśmy na teren szpitala Wolskiego. Tam przez podwórko kółeczko i trzeba było zostawić wszystkie rzeczy. Zaczęli rewizję, zabierali wszystkie kosztowności, kto co miał. I przeprowadzili nas przez szpital na ulicę Płocką. Po drodze widziałem straszne rzeczy, jak mordowali, nie wiem, czy to były lekarki, czy siostry zakonne. Potem się zorientowałem, że były po prostu gwałcone, tylko ja wtedy jeszcze byłem na tyle, nie kojarzyłem tych spraw. Z ulicy Płockiej przeprowadzono nas na ulicę Górczewską i ulicą Górczewską w kierunku zachodnim żeśmy byli pędzeni. Po prawej stronie, tuż przed wiaduktem stała kapliczka. Moja mama miała przy sobie opatrunek powstańczy z emblematami Polski Walczącej i pod tą kapliczką wyrzuciła ten pakunek, bo bała się, że może być rewizja. Jakby to znaleźli, no to oczywiście kulka w łeb. Po drodze, kto się tam coś krzywo na nich spojrzał, to też zabijali. Bardzo dużo po drodze trupów. Przyprowadzono nas tu na Moczydło, do takiej szopy, która była jakimś warsztatem kolejowym. Podobno po lewej stronie, tak tutaj, podobno przed tą szopą w godzinach rannych zostało rozstrzelanych kilkaset osób tutaj. Nas na razie nie ruszali, żeśmy wszyscy weszli do szopy. Po jakimś czasie padł rozkaz, żeby mężczyźni wychodzili. Mój dziadek powiedział mamie, że weźmie mnie za rękę, no bo jak mężczyźni wychodzą, to niech wychodzą. Mama mnie nie dała, dziadka wyprowadzono. Okazało się, że tych wszystkich mężczyzn wyprowadzono na drugą stronę ulicy Górczewskiej i tutaj wszystkich rozstrzelali. Potem całą noc te trupy się paliły, bo zostały podlane prawdopodobnie ropą i były spalone tak, żeśmy czuli ten swąd. Rano 6 otworzyły się drzwi i w drzwiach już nie stał żaden własowiec, żaden ten uczestnik Rona, tylko stał już żandarm z blachą, czyli feldżandarmeria. No panie się modliły, bo to przemienienie pańskie i dalej ulicą Górczewską zaczęli nas gnać w kierunku zachodnim. Poprzez Urlichów, poprzez tak zwaną czarną drogę, dzisiejszą ulicę Olbrachta, doszliśmy do Jelonek.
Na Jelonkach ja niepotrzebnie z mamą, jako jedyni uciekliśmy z tego transportu, strzelali nawet za nami, ale niepotrzebnie, bo się okazało, że dalej potem kobiety z dziećmi i po prostu wypuścili starszych ludzi, natomiast młodzi mężczyźni, którzy ocaleli, to wszystko zostało do Pruszkowa zapędzone i tam już była, rozjeżdżali albo na roboty do Niemiec, albo nawet do obozów koncentracyjnych. Natomiast my na tych Jelonkach, ponieważ Warszawa była otoczona kordonem, chcieliśmy wyjść z Warszawy. 7, żeśmy się tam przenocowali u znajomych i 7 sierpnia żeśmy mniej więcej w okolicach ulicy dzisiejszej Lazurowej stali kałmucy, którzy pilnowali Warszawy. Za jedną sztukę złota od każdej osoby nas się tam zebrało z 30 osób. Przepuścili nas i żeśmy się dostali do dworca, do stacji kolejowej w Gołąbkach. I tam w pociąg wsiedliśmy i żeśmy wyskoczyli z tego pociągu w Szymanowie i w Paprotni przeżyłem po prostu do wyzwolenia przez Rosjan. Tam mieszkaliśmy w Paprotni. Ojciec mój z kolei wylądował w Dachau, no szczęśliwie przeżył, wrócił w sierpniu 1945 roku. Także tak się skończyła ta gehenna.